Super, ja jestem tylko w menu i już się boję. Witam wszystkich bardzo serdecznie, kochani. Ja jestem Piechol, a to jest Resident Evil 7 Beginning Hour. Taki teaser przed tym, co nas czeka 24 dnia stycznia. Pozwólcie, że sobie swoje szybką synchronizację i zaraz rozpoczynamy grę. Okej, to tak to się zaczyna. Beginning Hour, czyli co? Pierwsza godzina? Wyjdź z domu. Okej, jak widzicie, jestem w goglach PlayStation VR. Jest taka możliwość rozegrania tego dema. Przejdźcie. Okej, i to jest taki dziwny tryb tego VR, bo nie mogę się obracać normalnie prawą gałką, tylko tak o 30 stopni, takie hop, 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 hop. No, dobra, ale widzę, że wrażenia będą grube, płynące z tej gry. Resident Evil 7, 24 stycznia, na live'ie przeze mnie, będzie rozgrywane. Mam nadzieję, że ktoś będzie na tyle odważny, żeby mi w tym towarzyszyć. Możemy się mówić chyba na 19, taką wstępną godzinę i wtedy na każdym kolejnym live będę mówił, czy następnego dnia też mi się uda o tej samej wystartować, ale dobra. To pozwólcie, że zacznę się rozglądać. Czy mogę wejść w jakąś interakcję z obiekta? O, to są moje ręce. Okej, czyli mogę blokować. Dobra. Ale czy mogę robić coś jeszcze? Okej. Nie mam kasety. Technologia z ubiegłego wieku jeszcze. Z 20 wieku. O, ale mogę coś zagrać. Mogę? Nie wiem, czy to było mądre, zważywszy na okoliczności. No to oczywiście brakuje bezpiecznika. Po prostu świetnie. A ja słyszę kroki za tymi drzwiami. Aha, i tak nic nie mogę wyjrzeć. Dobra, to obracanie już mi się nie podoba. Aha, mogę kucać nawet. Ja słyszałem jakieś kroki. Nie wiem, czy one nie były przypadkiem za mną, ale... Sprawdźmy. Nie, szczerze? W tym momencie się zastanawiam, czy ja w ogóle dobrze zrobiłem zamawiając Resident Evil 7. Autentycznie zastanawiam, czy dobrze zrobiłem. Okej, pocieszające jest to, że jest chyba środek dnia, mimo wszystko, no ale szkoda, że nie wewnątrz. Okej, ktoś utopił rower w kałuży krwi. Czego mi tu brakuje? Zdaje się, że można coś tam włożyć. Może palec? Nie, dobra, podejrzewam, że chodzi o jakąś dźwignię, jakiś zawór. Aha, w zbiorniku nie ma wody, więc aha, tutaj włożę zawór, poleci woda, będę mógł ją spłukać tutaj w toalecie i coś tam pewnie znajdę. Co my tu mamy? Amunicja pistoletowa. Okej, dobra. Czyli trafimy na broń. Mogę sprawdzić ekwipunek. Okej. Dobra, mam pistoletową amunicję. Pięknie, mogę się jej przyjrzeć. Fajnie, tylko teraz pytanie, czy jestem w totalnej pauzie, czy... Ktoś mnie może zaatakować. Mam nadzieję, że nie. Ej, dobra, tu widzę kolejną amunicję pistoletową, jak to ładnie nazywają. Okej, ktoś tu nie wyrzucił śmieci, ale czy to jest istotne? Mało istotne. Nie. To jest chyba szczur. Ktoś trzyma zdechłego szczura w łazience. Nie wiem, czy powinienem tak bacznie się przyglądać temu, co tutaj można znaleźć, ale uwierzcie, wrażenie jest po prostu przerażające. To naprawdę raz, że wygląda dobrze, a dwa, wygląda realistycznie. Dobra. To był błąd, że zamówiłem Resident Evil 7. Już wiem, że to był błąd. Bardzo możliwe, że trzasnę pierwszy zawał na live'ie. Ej, dobra, dużo amunicji pistoletowej. Tylko po co? Aha, tu zamknięte oczywiście, bardzo dobrze. Okej, słyszałem coś z lewej strony, ale jeżeli myślicie, że tam spojrzę, to się mylicie. Znowu to słyszałem. Nie, ja tam nawet nie patrzę, Idziemy spokojnie przed siebie. No, otwierając szafeczki, pusty notatnik.
Dobra, coś tam będę mógł zapisać, kiedy będę krzyczał w popłochu i uciekał. No, mam nadzieję, że to nie będzie miało miejsca, bo coś mi się nie wydaje, żeby... Ej, tu jest sprint. O, o. No, to tylko moja ręka, dobra, to tylko moja ręka. Mam, czy ja stąd przypadkiem nie przyszedłem? Tak, stąd przyszedłem, dobra. Okej. Ej, troszeczkę mi to przypomina PT. Bardzo mi to przypomina Blair Witch Project. A zobaczmy, co tu znajdziemy. Oprócz kukiełek. Kto zabija w ten sposób drzwi w swoim własnym domu? Oczywiście odbicia w lustrze nie widać. A czy szafeczka jakaś, szufladka do otwarcia? Nie. Trochę mi mije czasu, zanim się przyzwyczaję do tego oglądania w VR. O, co tu mamy? Sztuczny palec. Okej, okay. Ej, to może można włożyć faktycznie tam z otworu wyżej. Choć nie wydaje mi się. Dobra, to jest jadalnia. To jest chyba kuchnia? Czy tutaj przypadkiem nie rozgrywało się demo? Takie pierwsze demo na Google PlayStation VR? The Kitchen? Chyba właśnie tak. Okej, okay, dobra, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie spotkamy, bo wtedy tutaj była taka bardzo szybko poruszająca się pani z nożem. Która naprawdę pozamiatała. Dobra, zakręć kran. Dobra, ja tylko zakręciłem kran, zmniejszyłem wasze rachunki za wodę, więc... Może byście mnie nie ścigali, co? Dobra, co oni trzymają w lodówce? Rodzina kanibali, przypominam, więc okej, okay, mamy mięcho chyba. Ale na szczęście kucharz się nie zgłasza tutaj. Nie zgłasza pretensji z powodu otwarcia lodówki, na szczęście. W środku worki... Nie wiem, może mi po prostu wypychają śmieci, gdzie tylko można. Mam nadzieję, że tak jest, że to nie są ludzkie szczątki. O, o, kolejna szuflada. Niewielka dziurka od klucza. Miałem tylko palec. A może? Nie. Ale to już za to mogę otworzyć, tylko totalnie niepotrzebnie, bo nic tam nie znalazłem. O, nie, dobra, konserwy. W większości. Okej, okay, na szczęście nikogo nie ma, ale szczerze nie chciałbym mieszkać w takim domu. Okej, okay, nie wiem co oni trzymają w tej szafie, ale widocznie coś, co bardzo pragnie uciec stamtąd. Dobra, co my tu mamy? O, 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 szybce! Okej, okay, dobra. Mogę go kopnąć. O, widać moje ręce, ale same ręce. Zostań się stąd, uniemożliwia co? Umożliwiłby klucz, aha. Dobra, na szczęście to nie są ludzkie zwłoki. Chyba, że tak kiepsko u was z anatomią. Myślicie, że tak wyglądacie wewnątrz? No to tak, pewnie. Aha. Okej, okay, dobra, mamy łańcuch przed nami, a w ekwipunku szczypce. Więc podejrzewam, że to będzie oczywiste połączenie, tylko pytanie, czy ktoś się nie kręci w kuchni. Nie, na szczęście nie. Dobra, szybko, użyj. Tak, można, na łańcuchu. Zacząłem, aha, mogę obejrzeć. A chciałbym użyć. O, 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 dokładnie tak, dokładnie tak. Dobra, tylko co znajdziemy w środku? Opuszczony dom. No nie wiem, czy chcę oglądać straszne filmy. O opuszczonym domu, zwłaszcza, że kręcę się w takim, który jest już straszny, ale niekoniecznie jest opuszczony. Niestety. Okej, okay, dobra, spokojnie, to jest tylko gra wideo, Bartek. To się nie dzieje, naprawdę. Warto o tym pamiętać. Dobra, może sprintem? Koszmar szybciej się skończy. Okej, okay, ja to słyszę z prawej strony, nie? Oby nie tu. Dobra, tylko telewizor się włączył, nie wiedzieć czemu, znaczy wcześniej nie szumiał. Okej, okay, ja mam kasetę. Tylko pytanie, czy naprawdę chcę ją odtworzyć. VHJS156, blablabla. Derelict House, June 1st. Dulwey Haunted House, rehearsal. Okej, okay. Dobra, a to, to już leci, tak? Czy nie? Aha, jednak chyba leci. Mogę się rozglądać? Aha, to jest...
No, zadziałało. Ej, dobra, mogę się swobodnie poruszać. Ej, te napisy tam, gdzie ja patrzę akurat. Troszeczkę do bani, ale w sumie z drugiej strony idziemy je umieścić. Dobra, czyli grupa badaczy zjawisk niewyjaśnionych, tak zwani debile, w większości ściemniacze, ale jak trafią na coś prawdziwego, to nagle słuch po nich ginie. I oni też. Nie, dobra, okej. Okay. Chyba będę w stanie ogarnąć to VR, to poruszanie się o 30 stopni. Okej, okay, dobra. To wygląda naprawdę jak domek rodzinki z teksańskiej masakry piłomechaniczną. A ja to robię za kamerzystę, tak? Mhm. A może by tak butem? No teraz już nie jest zamknięte. A, proszę bardzo, pozwólcie, że będę utrzymywał was w kadrze tylko. What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? A, czyli on sam nie wierzy w to, że tu może straszyć. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Okej, okay, oni zginą bankowo, bo to jest taśma, którą chora rodzinka ma u siebie w szafie. Ej, moment. To jest dokładnie ten sam dom? Czy to jest ta szafa? O, holender, dobra. I to jest ten kolej z Dema przecież, z The Kitchen. Mogłem coś z tym zrobić. A Baker. Dobra, czyli jeszcze syn Lucas. Nie no, ale wtedy jeszcze normalny zestaw lodówkowy bym powiedział, tylko ta pajęczyna na górze, to jest pajęczyna? No, nawet nieźle wygląda, jeżeli moje imię brzmi Andre. A nie, Andre to jest tamten koleś? Aha, już poszedł i zginął. Mhm. Aha, a ja jestem kimś, kto się nazywa Clancy. Tu nic, ale właśnie, czy ta szuflada? A właśnie, dalej jest zamknięta. Myślałem, że będę miał taki wgląd w zawartość. Takie, wiecie, zaburzenie troszeczkę czasu. Ojej, faktycznie. Patrzenie z bliska na obiekty, VR potrafi wywrócić żołądek do góry nogami. Ej, o wiele lepiej się poruszać w czyimś nawet wirtualnym towarzystwie po tym domostwie niż w pojedynkę, serio. Uwierzcie. Okej. Okay. Nie wiem, czy to był dźwięk z zewnątrz, czy z gry. What the fuck was that? Did you hear that? Tak, słyszałem i teraz już wiem, że to było z gry, bo ty też to słyszałeś. Wiecie, w goglach VR jest taki problem, że można je ściągnąć i się okazuje nagle, że ktoś stoi koło ciebie, a ty nie jesteś świadom jego obecności w ogóle. No, gdzie jest Andre? Gdzie jest Andre? Proszę, idź przodem. Andre, where are you, man? Wybadaj teren, a ja się tylko rozejrzę. Delikatnie. No jak widzisz, nie ma go tutaj, chyba że... Ale patrzcie, już wtedy nie mieli bezpiecznika. Okej. Okay. No nie no, chyba nie bawi się w świętego Mikołaja, nie? Chyba nie spieprzył kominem. No raczej, co to... To nie jest posiadłość Spencera z Resident Evil chyba, nie? Tutaj mieszka rodzina Bakerów, no halo. Nie, bo się... bo się pożygam zaraz. Dobra, tak, wiem, czym się kłóca. Obczaiłem to już wcześniej, gdzie my jesteśmy. Ale dobra, czyli warto wiedzieć, że takie pomieszczenie będę mógł znaleźć pewnie... Jak wrócę już, że tak powiem, poza rzeczywistość z kasety. No, idź przodem. Proszę. You first. You need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. No nie. Co tam? O,
Chciałem najpierw zobaczyć, gdzie schodzę tak właściwie. Okej, okay, trzeba być odważnym. A jest wysoko. No, jest wysoko. O, nie, ja słyszałem coś. Nie. Nie ma opcji. Koleś, nie ma opcji. Ja się tak rozejrzę, jeżeli pozwolisz. Dobra, w sumie nic tam nie widziałem. Podejrzewam, że demo wymaga, żebym tam zszedł. Więc dobra, czemu nie? Okej, jestem na dole. Jeszcze nic mnie nie zaatakowało. Odwróćmy się. O, jest i Andre, ale to mi bardzo już przypomina Blair Witch Project. Serio. Andre się nie rusza. A tam jest dalsza część tej piwnicy. Andrzeju? Nie. Kaczenka? Zombie? Oj, zombie to może nie, ale... O kurde, Andre! O, nie. I tu też ma się kończy, na szczęście? Tak, Okej, tam były dwa ciosy, a nie dźwięk naskania, czyli dobra. Być może ojciec, głowa rodziny, dopadł kamerzystę, ale wtedy co z gościem, który tam się kręcił na górze? Co? Rozniosę cię na strzępy. I shall dash... co? Dash them against the stones. Dobra, ale teraz tak, odwrócę się i nikogo nie ma, dobra, ale... Pamiętam o tej dźwigni, tylko pytanie, czy ja chcę tam schodzić w ogóle na dół? Nie, naprawdę nie wydaje mi się, żebym chciał to zrobić. Ale z drugiej strony... Progres! Jakby nie patrzeć, progres. Jasne. A, karaluchy, ale... Klucz do tylnych drzwi. Dobra. Ale tak, no... Nie mam nawet drabiny. Ja tam nie mogę zejść. Okej, dobra. Mam nadzieję, że nikt tam nie wskoczy za mną mimo wszystko. No ja tam, jak nie zobaczyłem drabiny, tak już uważam, że stamtąd nic nie przyjdzie, ani ja tam nie zejdę. Dobra, stop. Czyli my mamy sprint, prawda? Kurde. I nie widział mnie, tak? Dobra, poznaję po krokach, że chyba poszedł na górę. Dobra, gdzieś zamknął drzwi za sobą. Dobra, a przyszedł pewnie stąd. Czyż nie? Moment, mam klucz do tylnych drzwi. Moment, a ten palec tutaj pasuje? Warto to sprawdzić. Chyba nie. Chyba niestety nie. Ej, słyszę inny zestaw kroków niż moje własne. Nie, wydawało mi się, to jednak były moje własne kroki. Dobra, ja przecież mam sprint. Czemu by nie przesprintować tej lokacji po prostu? Aha, to nie są te tylne drzwi, okej. Dobra, więc które tylne drzwi? Do których tylnych drzwi mam klucz? Moment, czy... Tu jest jakiś opis? No nie, dobra, no nie poznam po marce... Zamka pewnie, do których pasuje. Okej, można w miarę sprintem otwierać drzwi. Przydatna wiedza. Okej, gdzie to się wydarzyło? Czy to się wydarzyło w kuchni? Dobra, ktoś tutaj był. Ja jeszcze w ogóle nie poszedłem na górę. I nie wiem, czy chcę to robić. Ale ktoś tu coś rozwalił. I to niedawno, ja jeszcze zostawiłem jak debil otwartą szafę, czyli wiadomo, że się tutaj kręcę. Okej, to tylko manekin. Piecho, tylko manekin. A tu są drzwi wyjściowe, czy ja właśnie do nich mam klucz? No ej, byłoby świetnie. Byłoby naprawdę świetnym. No nie, dobra, może nie palcem. No. No i dziękuję bardzo. A może nie. Czyżby tak się kończyło demo? Demo Resident Evil 7 nie są znane ze swojej długości. Nieszczęśliwe zakończenie. Aha, więc jest ich więcej. Okej.
Więc no inaczej, podejrzewam, że po coś te naboje podnosiłem mimo wszystko. Witaj w rodzinie. Dokładnie, kochani, 24 stycznia tego właśnie roku. Ja już tą grę kupiłem, tylko teraz czekam, żebym przyszła. Więc 24 stycznia, jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, zaczniemy transmitowanie tej gry na live. Czyli strach na żywo, groza na żywo i być może pierwszy na YouTubie zawał. Ale tego nawet nie zobaczycie, bo niestety nie będzie kamery. I też przypominam, że z racji tego, że ta gra jest na Google PlayStation VR, nie będę mógł czytać waszych komentarzy na bieżąco. Co najwyżej, jak zrobię sobie przerwę i ściągnę Google, a to nie wiem, jak się zachowa w trakcie transmisji. Więc jeszcze z tym zobaczymy. Ale jakby co, pamiętajcie, że będę rozgrywał tą grę na żywo. Umówmy się na godzinę 19, 24 stycznia. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli. Jeżeli nie, no to postaram się was powiadomić, czy to na Facebooku, czy specjalnym, dedykowanym filmikiem na kanale. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!